Nauczyciele chcą więcej zarabiać i nie wykluczają strajku. W ramach protestu przechodzą na zwolnienia lekarskie i zamierzają przeprowadzić referendum dotyczące strajku wśród pracowników oświaty. Jak sytuacja wygląda w Wałbrzychu? Weszliśmy w spór zbiorowy z pracodawcami, ze wszystkimi szkołami na terenie powiatu wałbrzyskiego 25 stycznia 2019 roku. Taką uchwałę podjął zarząd oddziału. Przeszliśmy pierwszy etap, zgodnie z ustawą o rozwiązaniu sporów zbiorowych, czyli rokowań i mediacji z dyrektorami szkół i placówek. I teraz 25 lutego zarząd oddziału podjął decyzję, że wchodzimy w referendum strajkowe. Spotykamy się z wszystkimi prezesami szkół i placówek w powiecie w środę 13. Przekażemy im materiały i z tych materiałów wynika, że będą powiadomieni wszyscy dyrektorzy, że życzymy sobie o przekazanie list pracowników, wszystkich pracowników administracyjnych i tych obsługowych i tych po prostu i pedagogicznych. I w szkole się powołała komisja referendalna i przeprowadzą referendum, czy są pracownicy za wprowadzeniem strajku, czy są przeciw. Jakie są postulaty nauczycieli? Podniesienie od 1 stycznia 2019 roku 1000 zł wszystkim pracownikom, tym pedagogicznym i tym niepedagogicznym. My zdajemy sobie sprawę, że subwencja, która przychodzi z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ona jest zaniżona i gminy muszą do oświaty rokrocznie dopłacać, a znam po prostu budżety i miasta Wałbrzycha, bo jestem członkiem Komisji Oświaty spoza Rady, uczestniczę w tych posiedzeniach. To jest wiele, wiele dziesiątek milionów i na tym i mając takie po prostu zadania, które Ministerstwo Edukacji Narodowej stawia przed samorządami, niestety gminy mają problemy z podniesieniem wynagrodzeń pracownikom tym niepedagogicznym. Ile obecnie zarabiają pracownicy oświaty? Po tych wyrównaniach, które po prostu wprowadziła pani minister, nauczyciel stażysta może zarabiać około 2400 zł brutto, a ten nauczyciel dyplomowany będzie zarabiał około 4000, z tym, że na rękę dyplomowany to dostanie około 3000 zł, natomiast ten nauczyciel stażysta z najmniejszym stopniem awansu zawodowego to będzie miał pensję w granicach 1800 zł. Jeśli nauczyciele opowiedzą się w referendum za strajkiem, rozpocznie się on 8 kwietnia.